Wystarczy powiedzieć, że model T400 reprezentuje serię ThinkPad i właściwie w kwestii wyglądu zewnętrznego wszystko jest jasne. Sylwetka nie zmieniła się od lat. T400 nie różni się wcale od starszych modeli, w tym od swoich bezpośrednich poprzedników serii T60, T61. Nie ma nawet klapy pokrytej fortepianowym ekranem, co występuje w najtańszych seriach, w seriach SL. To akurat zaliczamy na plus. Obudowa nie jest wieczna, o czym świadczą tutaj już trochę powycierane rogi w naszym egzemplarzu, ale na pewno jest trwalsza niż wersja pokryta błyszczącym lakierem. Żadnych wzorów na budowie, żadnych przycisków multimedialnych, nie mówiąc już o dotykowych paskach. W notebookach Lenovo przeznaczonych dla klienta indywidualnego, owszem, jest miejsce na takie nowości, w linii biznesowej nie ma. Klawiatura również nie uległa żadnym zmianom. Nie ma tu modnych ostatnio wyodrębnionych klawiszy, ani płaskich płytek. Wielkości klawiszy takie same, w zasadzie standard. Standard Lenovo, standard ThinkPad. Dziwna rzecz, która rzuca się w oczy. Ramka wokół matrycy nie jest symetryczna. Tutaj prawa część jest znacznie węższa niż część lewa. Zapewne w tym miejscu znajduje się jakaś antena czy coś takiego. Podobnie rzecz ma się z zawiasem. Metalowe, oba zawiasy metalowe, natomiast zawias prawy jest znacznie, przynajmniej o połowę węższy niż zawias lewy. Lenovo od czasu do czasu przeprowadza lekki lifting, jednak te zmiany są mało znaczące, niewprawne oko nawet nie zwróci na nie uwagi. Dotyczy to m.in. lampki, troszeczkę inny, nowy kształt lampki, w zasadzie pozioma szpara, przez którą przedostaje się światło. Testowy model został wyposażony w procesor Intela P8600, taktowany zegarem 2,4 GHz. Do tego 2 GB pamięci RAM, dysk o pojemności 250 GB. Nie bez znaczenia jest również zewnętrzna karta graficzna, mianowicie Radeon HD 3470. Właściwie to inaczej. Właściwie mamy tutaj rozwiązanie hybrydowe. Dwie karty graficzne, to mocniejsze jest właśnie Radeon HD 3470 oraz zintegrowana na chipsecie Intela X4500. Ogólny wynik, jaki notebook osiągnął w 3D Marku, to 2529 punktów. Całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę stricte biurowy profil sprzętów. Lenovo T400 został wyposażony w konieczne zabezpieczenia. Odpowiedni czujnik czuwa nad pracą dysku, zapobiegając uszkodzeniom w razie upadków lub wstrząsów. Tutaj się znajduje kontrolka. Natomiast przed nieautoryzowanym dostępem do danych chroni czytnik linii papilarnych. Czytnik linii papilarnych mamy tutaj pod strzałkami w prawym dolnym rogu. Matryca, zastosowana matrycę o przekątnej 14 cali. Ta charakteryzuje się podwyższoną rozdzielczością, czyli 1440x900 pikseli, co jest bardzo wygodne podczas codziennej pracy. Dodatkowo zalety, które docenią pracownicy biurowi, powłoka matrycy jest matowa, natomiast w odróżnieniu od poprzedniej serii, od T60, T61, otrzymała podświetlanie diodami LED, co korzystnie wpłynęło na jej parametry, zwłaszcza na jasność tej matrycy. Nasz egzemplarz T400 nie posiada kamerki internetowej. Na zamówienie można tutaj mieć również kamerkę. Wśród portów mamy m.in. interfejs FireWire. Mamy również VGA. Niestety zabrakło HDMI. Mam jeszcze jedno zastrzeżenie. Zastrzeżenie dotyczy portów USB. Porty USB dosyć nietypowo zostały umieszczone pionowo, co krótko mówiąc oznacza, że niektóre urządzenia, większe urządzenia, nie będą się po prostu mieściły tutaj. Model, który otrzymaliśmy do testów, jest wyposażony w dwie baterie. Jedna bateria, pierwsza bateria to jest bateria czterokomórowa, umieszczona w miejscu tradycyjnym, z tyłu. Druga bateria natomiast, litowo-polimerowa, została umieszczona w multibayu. W razie potrzeby dodatkowo można przełączyć się na zintegrowany układ graficzny i czas pracy na baterii w naszym teście przy włączonej karcie Wi-Fi, schemacie zasilania ustawionym na Energy Star na podświetleniu matrycy wynoszącym 50%, wyniósł 5 godzin i 1 minutę, także Całkiem nieźle. T400 nie jest niestety propozycją tanią. W zależności od wersji kosztuje około 5000 zł.
za tą dodatkową baterię, która się znajduje w Multibayu, trzeba oczywiście dopłacić oddzielnie. Nie skusi więc osób, które poszukują jak najlepszych parametrów przy rozsądnej cenie. Trudno też odkryć wartość tego urządzenia, oglądając różne laptopy na półce sklepowej. No tutaj wygląd, tak jak wspomnieliśmy na początku, dosyć archaiczny, nie zupełnie niepozorny. Jest to laptop przeznaczony stricte do biznesu, gdzie oszałamiający wygląd się nie liczy, gdzie nie liczy się nawet liczba punktów zdobytych w benchmarkach, ale solidna konstrukcja, dobra matryca, dobra bateria, zabezpieczenia czy możliwości rozbudowy. Tutaj a propos możliwości, jest oczywiście możliwość podłączenia stacji dokującej. Także tutaj w tych cechach należy upatrywać wartości wszystkich ThinkPadów, w tym testowanego modelu T400. W dobie ciągłego odcięcia kosztów nie przypadnie zapewne pracownikowi, natomiast będzie to dobry wybór dla szefa firmy.